Cześć, witam. xGross z tej strony. Witam w poniedziałek na kanale KryptoKamikadze i właściwie dzisiaj mam dla Was e, intro do kanału. Posłuchajcie. Tik, potem tak, plus potem blues, ping, potem pong. Tik, potem tak, luz, potem blues. A więc, e, czyli krótko mówiąc, dokładnie nasza strategia, o czym tutaj mówię. Mamy tik. Czekamy na tak. Potem jest lose blues. Ping-pong to by było chyba realizowanie zysków, czyli jak mamy ping i pong. <laughs> to, by była, to by była cała strategia. Tick, tak, loose blues, ping-pong. Niesamowite, a um, niesamowicie mi się tutaj to wszystko układa, więc. E... Ale o tradingu powiemy sobie w drugiej części kanału, właściwie w pierwszej, w drugiej części filmu, ale. Em... Dzisiaj chciałem dotknąć jeden bardzo ciekawy temat dla wszystkich dla wszystkich co są w świecie krypto już że tak powiem chwilę a ciągle mają ten temat nie do końca opanowany. A więc w momencie kiedy mówimy o transakcjach na sieci bitcoina i tutaj mieliśmy spore zamieszanie jeżeli chodzi o transakcje na sieci bitcoina jeżeli chodzi o opłaty na, na, na sieci i o zobaczcie właśnie przesunął się blok to jestem na stronie mempool.space. Mempool to jest taka poczekalnia, gdzie wszystkie transakcje, w tym momencie mamy tych transakcji 140, zobaczcie, 144 tysiące transakcji czeka na umieszczenie w bloku i przesłanie. Zobaczcie, następny blok właśnie ruszył. I mieliśmy przez ten, o którym mówiłem, przez ten zastój w Chinach, o którym mówiłem tutaj w... Kiedy ja to mówiłem? Tutaj. Kiedy mówiłem tutaj 16, kiedy w Chinach mieliśmy ten blackout, czyli napięcie w sieci, a właściwie sieć została wyłączona w pewnych rejonach Chin i wszystkie kopalnie bitcoina umieszczone w Chinach, ich jakby moc wydobywania spadła, to nagle te wszystkie transakcje były potwierdzane bardzo nieregularnie. Niektóre czekaliśmy godzinę wręcz, żeby zostały potwierdzone, niektóre pół godziny, 40 minut. I e, piętrzyły, się, piętrzyły się, te m, transakcje niepotwierdzone w poczekalni, czyli w tak zwanym naszym mempool, i wtedy m, opłaty za transakcje również, rozpiętość tych opłat, opłat była niesamowita. I teraz, o co tutaj chodzi? Musimy o tym pamiętać dlaczego. Ponieważ w momencie, kiedy używamy giełd, to giełda zwykle zadba o to, aby nasza transakcja przeszła oni wiedzą, co mają robić, jak podnieść opłatę, sprawdzą, podniosą, prześlą, sprawa załatwiona. Ale w momencie, kiedy używamy własnego portfela, i najczęściej mówię o portfelu Exodus. W momencie, kiedy używamy własnego portfela, jestem tutaj na stronie właściwie Exodusa na YouTube. I w momencie, kiedy używamy Exodusa, nie wiem, czy wiecie, ale tam możemy ustawić swoje własne opłaty za przesył. Ponieważ gdy nasza opłata za przesył. Będzie poniżej w tym momencie, gdy nasza opłata za przesył będzie poniżej 91 Satoshi, czyli inaczej, krótko mówiąc, poniżej 7 dolarów, to my będziemy wśród tych 144 tysięcy oczekujących. Będziemy czekać tak długo, aż ta opłata za umieszczenie w bloku naszej transakcji nie będzie tutaj w tych, w tej, w tych granicach. Jeżeli się mieści w tych granicach, to wtedy zostanie nasza transakcja umieszczona w bloku i nasze środki przejdą z adresu na adres. Jeżeli nie, to będziemy w poczekalni i będziemy czekać. I bardzo często mamy przypadki, gdzie ktoś pisze swój problem, że moja transakcja utknęła na portfelu i już 3 dni wisi i nie przeszła. Co się dzieje, dlaczego i jest panika. Otóż nie ma co panikować. Jeżeli Twoja transakcja jest tutaj w tak zwanym mempool i kiedy wkleisz tutaj swój hash transakcji, czyli tax ID, hash transakcji, kiedy wkleisz tutaj i widzisz, że ta transakcja jest tutaj i pisze unconfirmed, czyli niepotwierdzona, czyli czeka, to znaczy, że Twoje środki nigdzie nie wyparowały. One po prostu stoją i czekają, aż będą zapakowane do tego bloku w momencie, kiedy Opłata, którą sobie zleciłeś za tą transakcję, będzie taka, że górnicy będą chcieli ją zapakować do bloku. W tej chwili, jeżeli twoja opłata jest 90 Satoshi, no to twoja, twoje, twoja transakcja nie zmieści się w tym bloku. Ona będzie ciągle poza. W tym bloku, owszem. W tym bloku, owszem. Ale jeżeli ten blok przejdzie do, na pierwsze miejsce. I transakcje w tym bloku zaczną być również powyżej 100 Satoshi, to znaczy, że twoja transakcja dalej nie będzie zatwierdzona i dalej będzie czekała na niższe opłaty. Dlatego bardzo ważne jest, aby e, kiedy wysyłamy swoje bitcoiny z portfela na portfel, nie mówię tu o giełdach, giełdy to mają to opanowane po swojej stronie, ale kiedy mamy te środki we własnych rękach, to ważne jest, abyśmy wiedzieli, gdzie i jak ustawiać te opłaty, jak sprawdzać te opłaty. Abyśmy po prostu nie utknęli ze środkami na blockchainie i czekali, aż albo ta transakcja zostanie zatwierdzona i przejdzie, albo po prostu po jakimś czasie mempool po prostu wyrzuci tą transakcję, czyli poczekalnia wyrzuci tą transakcję i środki wrócą na nasze konto. One nie przepadną, nie marcie się. Po prostu albo przejdą, albo wrócą na nasz portfel. Więc. Wracając do, wracając do Exodusa i w jaki sposób tutaj możemy ustawić te, te opłaty. Jeżeli jesteście na Exodusie, to taki jest Wasz oto panel klienta. I teraz, jeżeli przejdziecie dalej, to zauważcie, że jeżeli przejdziecie na portfel swój Bitcoina, to tutaj macie takie trzy kropeczki w prawym górnym rogu i pisze Advanced Options. Jeżeli naciśniecie te zaawansowane opcje, to przejdziecie do czegoś takiego, gdzie pisze Enable Custom Fees, pozwól na... Ustawianie własnych FIS za przesył, i to musicie po prostu załączyć. Jeżeli to załączycie, to wtedy, co się wydarzy, to wasz portfel będzie miał coś takiego będzie miał taki suwak, którym będziecie mogli sobie przesuwać opłaty, jakie chcecie zapłacić za waszą transakcję z portfela. I teraz, zwykle z automatu ustawia się jakaś tam średnia którą portfel bierze gdzieś tam z blockchaina, patrząc na cały, na całą sieć i widzi, że jak o, jeżeli jest tutaj 100 satoshi minimum, to ustawi wam prawdopodobnie jakieś tam 120 satoshi, żeby była żeby była wasza transakcja zaakceptowana, ale jeżeli wysyłacie duże środki, jeżeli wysyłacie przypuszczalnie sobie pół bitcoina z jednego portfela na drugi, no to już nie, że tak powiem, nie ucinamy sobie jednego dolara na opłacie, dlatego, bo chcemy sobie przesłać, nie wiem, e, prawie, nie wiem, 100 tysięcy złotych. To nie, 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 nie myślimy o jednym dolarze, że więcej mamy zapłacić za tą opłatę, tylko po prostu podnosimy sobie tą opłatę troszeczkę więcej, po to, aby od razu została zapakowana do tego bloku i w tym, w tym bloku została od razu przesłana. Więc to jest coś do opanowania przez każdego, kto ma portfel. Exodus w ten sposób działa. E, wiem, że portfele takie jak na przykład Jax Liberty chyba nie mają możliwości ustawiania custom fees, czyli swoich własnych opłat za transakcje. Oni biorą to z automatu, tą średnią i przesyłają. Więc e, teraz może Was zastanawiać jeszcze jedna rzecz, skoro tutaj mamy. E, od na przykład 100 do 900 Satoshi, a w tym bloku mieliśmy na przykład tam były coś chyba od 100 paru nawet do 3000 Satoshi. Dlaczego ktoś płaci 900? Dlaczego ktoś płaci 182? Otóż bardzo prosta sprawa. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś przesyła na przykład 10 bitcoinów, to on nie chce, żeby mu te 10 bitcoinów utknęło gdzieś tam na sieci. Weźmie sobie, machnie opłatę, tam wiecie, 40 dolców i, i wie 100%, że jego transakcja przechodzi i się niczym nie martwi. Co ciekawe, to jest właściwie to pytanie, które często ludzie zadają, co się stanie, jeżeli zostanie wykopany ostatni blok? Otóż, e, bardzo proste. Kiedy zostanie ostatni blok wykopany za 100 lat, to wtedy, e, właściwie, gdy tak popatrzymy, to wtedy górnicy będą się utrzymywać z tych oto opłat. Zobaczcie. Total fees. Total fees, e, które są zapłacone w tym bloku, to były Bitcoin 64. Czyli, 100 tysięcy dolarów prawie w samych opłatach, które zostały zamieszczone w tym bloku. I, to się, i to, się, to się, że tak powiem, zmienia. Tutaj mamy Bitcoina, tutaj mamy Bitcoin 60, tu mamy Bitcoin 25, tu mamy Bitcoin 44, w ostatnim Bitcoin 72, plus nowo utworzone bitcoiny, i to daje mniej więcej gdzieś w granicach niecałe pół miliona dolarów za każdy wykopany blok. Jeżeli Bitcoin podskoczy do ceny, powiedzmy, 200, 300, 400, 500 tysięcy dolarów, to wyobraźmy sobie, że w tym momencie to ten sam Bitcoin 70 w opłatach będzie prawdopodobnie więcej niż w tej chwili Bitcoin plus nowo otworzone bitcoiny. Więc to jest jedna wielka, bardzo ciekawa sprawa, którą, którą dopiero po jakimś czasie człowiek zaczyna rozumieć, patrząc na to, co dzieje się w świecie Bitcoina, w jaki sposób działają transakcje, dlaczego. I tutaj, bardzo często ludzie zarzucają taki myk, że a Bitcoin jest nieużyteczny, bo transakcje są zbyt drogie. Ale nikt tutaj nie mówi o tym, abyśmy kupowali, tak jak już wspomnieliśmy o tym mnóstwo razy, kawę za Bitcoina czy gumę do rzucia. Bitcoin nie będzie i nie, już wiemy o tym, że nie będzie służył do tego. Bitcoin będzie absolutnie e, bardzo m, bezpiecznym, mocnym, e, pewnym. Środkiem do przytrzymywania swojej wartości. Więc jeżeli będziemy przesyłać te bitcoiny, to prawdopodobnie nie będzie to po to, aby sobie, że tak powiem, nie wiem, przesłać parę satoshi, tylko będzie to po to, abyśmy właściwie utrzymywali swoją wartość w tej sieci. Więc tak to, tak to, tak to widzę przyszłościowo w tym momencie. Czy to się w jakikolwiek sposób jeszcze zmieni? A prawdopodobnie całkiem możliwe, że gdzieś tam coś będzie budowane wokoło tej całej sieci, takiego aby to miało jakieś znaczenie, w tym momencie nie wygląda, że to się zmienia, w tym momencie wygląda, że idziemy dokładnie w tą stronę. Więc to podsumowując, teraz tutaj mówiliśmy ostatnio właściwie o tym o tym, jak to spadek mocy, a właściwie. Blackout, czyli takie wyłączenie sieci w Chinach, zrobiło właśnie to zamieszanie, podniosło te opłaty, zrobiło panikę na rynku. Tutaj właściwie napisałem, a właśnie tak sobie przemyśliwałem, że hej, chyba jesteśmy już po, wiecie, wychodzimy, z, wychodzimy z, 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 z krzaków i idziemy do wzrostów. Okazało się, że nie, że źle to, roz, źle to że tak powiem, rozpracowałem w swojej głowie. Um, Dobrze, dobrze zidentyfikowaliśmy i zidentyfikowałem bardzo szybko informację, co się wydarzyło, ale nie pomyślałem, że właściwie fala tsunami, która po tej informacji uderzy w rynek, dopiero nadchodziła, a ja myślałem, że już jesteśmy po fali. Ta fala tsunami dopiero nadeszła, i kiedy ludzie się zorientowali, co się dzieje, wtedy co mieliśmy? Mieliśmy ten wielki tutaj zjazd aż do prawie 52 tysięcy. Teraz to była ta fala tsunami. To było jakby spiętrzenie się tych kilku wiadomości. Ja zbyt wcześnie, że tak powiem, oceniłem to, że to już jest to. Teraz, w tym momencie, patrząc na to, co się dzieje, no to już teraz to już jest jasne, że. Wiecie, nie, 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 nie poczekałem, tutaj nie było wcale tik, taka nawet nie było nawet tika, tylko tak jakby się te linie dotykały dopiero. Przedwczesne zadziałanie zwykle kończy się tym, że musimy uciekać z pozycji, więc krótko mówiąc, co się wydarzyło, zjechaliśmy w dół, odbili tutaj cały czas nie było, pomimo tego odbicia, nie było żadnego sygnału. Pierwszy sygnał pokazał się taki konkretniejszy wczoraj, w okolicach właściwie 55 tysięcy, gdzie tik. Się przeciął i poszedł w górę. Więc e, to, było, to było moje, tak jakby, m, pierwsze taki e, dopiero e, realizacja tego, że okej, okay, jeżeli mam grać pod swoje własne e, ustawione reguły i standardy, to muszę czekać na Tika, muszę czekać na Taka, czyli jeżeli otwieram Longa, to tutaj, jeżeli dodaję do Longa, to tutaj, nie e, po prostu idę na Czuja. I to jest, z tym się człowiek zwykle cały czas mierzy. Musisz cały czas myśleć o tym, aby po prostu się nie złapać w tym momencie na jakiejś swojej własnej fanaberii. Niemniej jednak, co mogę Wam pokazać, to jest to, że 18, czyli wczoraj, jak widzicie, Assets Bought, tutaj kupowałem również 17 trochę, więc i tak jak napisałem w tym twicie, Wypstrykałem się ze wszystkich moich naboi, walczę z deepem, e, wypstrykałem się z naboi, teraz e, nie wiem, szukam amunicji, aby walczyć z tym deepem dalej, e, więc e, taka jest, takie jest moje, moje jakby podejście do tego, co się w tej chwili dzieje. E, cały czas patrząc na to, co się dzieje na sieci, to widzimy, że pomimo tego spadku, e, spadku mocy sieci bardzo gwałtownego, zobaczcie tutaj, potem oczywiście cena, Poleciała za tym. Już jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. Także nie ma to. To tylko, i, to tylko utwierdza nas, że takie oto wahania, nawet jeżeli pod, po, po jakby, jakby nawet spotęgowane innymi wiadomościami i strachem, nie zmieniają, nie zmieniają kursu. Więc takie jest moje podejście do tematu. Kursu to dla mnie nie zmienia, więc zostaje, zostaje tutaj ze swoją, ze swoją, strategią, czyli krótko mówiąc, czyli krótko mówiąc jaka strategia? tik potem, tak. potem tak, plus potem blues. plus, potem blues, czyli plus, jeżeli jesteśmy na plusie, stop stop loss na zielonym, więc plus. Ping potem pong, ping, pong, to znaczy, że jeżeli już jesteśmy na górce i widzimy, że musimy wychodzić, uciekać z pozycji, to robimy ping, pong potwierdza, że dobrze, że zrobiliśmy, że wyszliśmy i wtedy nasz portfel czuje się, mm, czuje się zdrowy. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie wie zupełnie o czym mówię, i wydaje mu się, że, że jakieś fanaberie robię. Zerknijcie do mojej playlisty, tam macie jakby rozłożony całą moją strategię tradingu, jeżeli chodzi o, o moją strategię tiktaka, o to w jaki sposób wchodzę w pozycję, w jaki sposób wychodzę z pozycji i powiem wam, że przez lata, kiedy tradowałem, nie jest to dużo, raptem te 3 lata do tyłu. Mnóstwo razy łapałem się właśnie na tym, że za każdym razem, kiedy próbuję na czuja albo na, 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 na swoje własne bez potwierdzenia rynku, na swoje własne rozkminki wejść pozycję, to jest to prawdopodobnie nietrafne. Więc w momencie, kiedy rynek to potwierdza, wtedy dopiero, wtedy dopiero czuję się ok. Tutaj musimy sobie zdać jedną sprawę dla wszystkich tradujących. Ten zjazd pokazał nam również jedną bardzo ważną rzecz. Gdy grasz na wysokiej dźwigni i nie jesteś jeszcze na plusie i nie masz stop-lossa na zielono, to taki zjazd likwiduje ci Twoje pozycje. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Wchodząc w pozycję, pamiętacie, zawsze mówię, wchodząc w pozycję, trzymamy się niskiej dźwigni. Dźwignię podnosimy i dokładamy do pozycji wtedy, kiedy jesteśmy na plusie. Jeżeli jesteśmy na plusie, wtedy podnosimy dźwignię, dokładamy do pozycji i rozgrywamy to w bezpieczny sposób. Jeżeli jesteśmy na wysokiej dźwigni i wysoka dźwignia zaczyna się od razy 5 w górę, to tutaj ten zjazd likwiduje nam pozycję lub Sami ją zamykamy, jeżeli jesteśmy przy komputerze na stracie. Dlatego nie obstawiamy wysokiej dźwigni, czyli 5+, chyba że jesteśmy już z pozycją na plusie i zabezpieczeni stop na zielono. Jeżeli byśmy mieli tutaj małą dźwignię, razy powiedzmy 3, no to nawet tutaj od 60 do 52 jesteśmy bezpieczni i bylibyśmy bezpieczni i byśmy po prostu to tylko przeżyli ten armagedon bo nasza cena likwidacji byłaby prawdopodobnie w okolicach 40 paru tysięcy. Więc to jest taka już na zakończenie uwaga do wszystkich tych, co tradują razem ze mną na Bajbicie czy też na Binanceie i, i próbują pomnożyć swoje środki w portfelu, korzystając właściwie z takich wahań cen. Wahania cen są dla nas, powiedzmy sobie, prawdę korzystne. I są dla nas e, tym, co zarabiają nam środki w naszych portfelach, jeżeli nie damy się tej właśnie fali przytłoczyć. A damy się przytłoczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy zbyt duży lewar, w momencie, kiedy nasza pozycja jeszcze nie jest bezpieczna. To jest podsumowanie tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Dzięki wielkie. E, no i trzymajcie się. Do następnego razu.